Według wielowiekowej tradycji ludowej zwierzęta hodowane w gospodarstwach wypasane były na łąkach od dnia świętego Wojciecha do dnia świętego Marcina. Widok krów na łąkach, pastwiskach, miedzach czy w ogrodach był typowy dla krajobrazu wiejskiego. Od zarania dziejów, właściwie od kiedy bydło zostało udomowione, karmione było na pastwiskach i zimą sianem. Pytanie, czy w dzisiejszych czasach pasze z użytków zielonych są w stanie spełnić wymagania żywieniowe bydła wysokowydajnego? Utarło się, że pasze z użytków zielonych nie dorównują energią, zawartością energii kiszące z kukurydzy. Jednak jeżeli jest odpowiednio wyprodukowana, może być równa wartości pokarmowej kiszonki z kukurydzy i jednocześnie nieść ze sobą ponad dwukrotnie większą zawartość białka dla syntezy składników mleka. Żeby kiszonka z użytków zielonych była wysokiej wartości pokarmowej, musi spełniać kilka wymagań. Pierwszym z nich jest skład runi. Tu mamy przykład takiej właśnie mieszanki wysokowartościowej, której w zasadzie ilość gatunków nie jest duża, natomiast wszystkie reprezentują wysoką wartość pokarmową. Mamy życicę trwałą, która należy do traw tak zwanych wysokocukrowych, która jednocześnie ma wysoką wartość energetyczną i najlepiej się kisi ze wszystkich traw i życica trwała jest trawą o najwyższej zawartości cukrów rozpuszczalnych. Ona daje całej masie zakiszanej dostatek cukru, nie mówiąc, że jeszcze tego cukru zostanie później dla zwierząt. Drugim gatunkiem jest wiechlina łąkowa, która także należy do traw o bardzo wysokiej strawności. O, mamy tu przykład, tak, kwiatostan. I trzecim gatunkiem, który wchodzi w tę kompozycję, jest koniczyna czerwona, która jest rośliną wysokobiałkową. Nowością na temat tej rośliny jest to, że zawiera ona oksydazę polifenolową, kompleks działań, które chronią białko, nie ulega łatwo degradacji w silosie w czasie kiszenia i nie ulega łatwo degradacji w żwaczu. Drugim warunkiem dobrej kiszonki jest termin zbioru traw. Zastosowane najlepsze gatunki traw przy zbyt późnym zbiorze tracą swoją wartość. Im roślina starsza, tym więcej zawiera ligniny, a tym samym niższa jest jej strawność. Najczęściej czyniony błąd w naszym kraju przez naszych rolników to jest zbyt późny zbiór i oczekiwanie na masę plonu. Natomiast wzrost masy plonu musimy pamiętać ciągnie za sobą obniżenie jego jakości. Dlatego też trawy powinny być zbierane w fazie początku kłoszenia. W Polsce, jeżeli zastosujemy taką skalę, że zbieramy 15 maja, drugi pokos po 30 dniach, trzeci pokos po 35 dniach, czwarty pokos po 40 dniach od trzeciego, uzyskamy paszę o wyrównanej wartości i możemy ją stosować w zasadzie bez konsekwencji dla wahania zaopatrzeniu w składniki pokarmowe później w czasie skarmiania pasz w sezonie zimowym. Bardzo istotnym elementem produkcji kiszonek z użytków zielonych jest sam zbiór traw. Przebiega on dwufazowo. Pierwsza faza to koszenie, druga podsuszanie i zbiór. Bardzo częstym błędem, który jest w Polsce czyniony, jest przesuszanie zielonek, czyli nadmierne, zbyt długie przebywanie zielonki na pokosach. Optymalnym czasem przewiętnięcia jest 24 godziny. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli skosimy duże pole, to w momencie zbioru, jeżeli zaczynamy zbierać i zielonka ma 30% suchej masy, to na koniec dnia, jeżeli istnieją bardzo dobre warunki, a urządzenie mamy do zbioru, tak jak to są na przykład prasy, które zbierają znacznie wolniej niż przyczepy zbierające, to często zielonki mają już 60% suchej masy. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to bezpośrednio wpływa na właściwości fizyczne trawy. Jeżeli ona zbyt mocno się podsuszy, bardzo trudno ulega zagęszczaniu. I taka pryzma zawiera w sobie znaczne ilości powietrza. Bezpośrednim skutkiem zostawienia powietrza w przestrzeniach między roślinami jest rozwój drożdży, wytworzenie wysokich temperatur. Często temperatura po 24 godzinach w przesuszonej pryzmie wynosi 60 i więcej stopni Celsjusza. Skutkiem przesuszenia jest także mniej chętne pobieranie przez zwierzęta. I trzecim skutkiem jest także mniejsza stabilność tlenowa kiszonek po otwarciu silosu. Kolejnym elementem wpływającym na jakość dobrej kiszonki z użytków zielonych jest odpowiednie uformowanie pryzmy. Przed ubiciem należy zielonkę równomiernie rozłożyć na całej powierzchni pryzmy.
Taka warstwa nie powinna być grubsza niż 15-20 cm. Następnie każdą cienką warstwę ubijamy odpowiednio dociążonym sprzętem. W trakcie ubijania dozujemy dodatki do kiszonek. Należy jednak pamiętać, że dodatki do zakiszania mogą poprawić wartość i jakość kiszonki, natomiast nie zastąpią błędów technologicznych, jakie popełniliśmy w czasie zakiszania. To jest kiszonka wykonana około 12 miesięcy temu. Perfekcyjne ubicie widoczne na przekroju decyduje o tym, że nie widzimy w żadnym miejscu ani jednej kolonii pleśni. Należy pamiętać o tym, że obecność kolonii pleśni widoczne w kiszonce jest wskaźnikiem dopływu powietrza. Pleśnie są bezwzględnymi tlenowcami, możemy je traktować jako wskaźnik wad, jakie wystąpiły przy formowaniu pryzmy. Następnym elementem prawidłowego wykończenia kiszonki i przygotowania do przechowywania jest przykrycie silosu. Zastosowanie więcej niż jednej warstwy folii daje większą pewność szczelnego przykrycia i hermetycznego przechowywania. Istotnym elementem jest zabezpieczenie silosu przed wnikaniem wód opadowych. Tu mamy bardzo dobrze rozwiązany ten problem. Pierwsze, że folia jest wpuszczona do samego dna, okrywowa. Z jednej strony izoluje ściany, chroni beton przed korozją wywołaną przez soki kiszonkarskie. Drugie, zwiększa higienę kiszonki, ponieważ nie ma kontaktu, czyli ściana jest cały czas czysta i nie przenosi mikroflory z zeszłego sezonu. Ostatnim istotnym elementem technologicznym jest przykrycie. Najczęściej robi się to przy pomocy opon. Ważne jest, żeby te opony były w dostatecznej dużej ilości, szczelnie przylegały do siebie, co daje zarówno dobre obciążenie, dociążenie folii do przykrytej masy. Drugie, przeszkadza w inwazji ptaków i gryzoni na folię, które mogą czynić szkody wtórne i powodować uszkodzenia folii, które każde z nich stanowi źródło tlenu i ewentualnych porażenia pleśnie powierzchni silosu. Bardzo istotnym elementem stosowania dużego udziału pasz z użytków zielonych jest prewencja kwasicy. To jest w zasadzie choroba cywilizacyjna krów wysokowydajnych. Między innymi czynnikiem, który się przyczynił do tego, oprócz kiszonki z kukurydzy, oprócz wozów paszowych, które bardzo mocno rozdrabniają, jest zmniejszenie udziału pasz z użytków zielonych. Pasze z użytków zielonych mają wysoki udział włókna fizycznie efektywnego, czyli takiego, który drażniąc ściany żwacza nadaje strukturę fizyczną dawce i wywołuje prawidłowe funkcjonowanie, czyli prawidłowe odruchy odłykania, przeżuwania i naturalnego buforowania żwacza. Kiszonki z użytków zielonych są podstawą żywienia krów mlecznych w gospodarstwie pana Wojciecha Jończyka z miejscowości Garzewko. Pan Wojciech wraz z synem prowadzą gospodarstwo o powierzchni 140 hektarów. Posiadają 56 krów mlecznych i około 120 sztuk młodzieży. Dzięki funduszom unijnym gospodarstwo zostało zmodernizowane i rozbudowane. Staramy się, żywiąc nasze zwierzątka, zachować te najprostsze zasady, które wynikają jak gdyby z ich fizjologii, no bo są to przeżuwacze. Od roku 95 prowadzimy ocenę jakości sianokiszonek i kiszonek sporządzanych w gospodarstwie. Jednocześnie ekonomika produkcji też wymaga tego, żeby jak najwięcej składników pokarmowych i produkcyjnych dostarczyć właśnie z pasz objętościowych, bo te są najtańszym źródłem. W naszym gospodarstwie ta wydajność, ona systematycznie rośnie. W tej chwili przekroczyła już poziom 11 tysięcy kilogramów, ale przy naprawdę bardzo znikomym udziale pasz treściwych z racji tego, że staramy się zabezpieczyć te potrzeby z pasz objętościowych. Średnio żyją 4 laktacje, produkują 44 tysiące litrów mleka, ale w tej chwili w gospodarstwie mamy 3 krowy, które przekroczyły życiową wydajność 100 tysięcy litrów. Tak dobre rezultaty gospodarstwo pana Wojciecha uzyskuje m.in. dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Współpracujemy również z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, jak również mamy nawiązaną współpracę wieloletnią, tak samo z Zespołem Szkół Rolniczych. Tutaj ta wymiana informacji i wiedzy jest dwustronna. My staramy się przekazywać tą wiedzę praktyczną, która jest wynikiem prowadzenia naszej działalności, natomiast do nas trafia ta wiedza teoretyczna, najświeższa, która pozwala w ten mądry sposób zagospodarować ją do tych efektów, które można uzyskać w gospodarstwie.
Gospodarstwo pana Wojciecha jest przykładem, że dobrze przygotowana kiszonka z pasz może być równa wartości pokarmowej kiszonki z kukurydzy. Co więcej, zawiera dwukrotnie więcej białka niezbędnego do syntezy składników mleka. W aktualnej sytuacji gospodarczej Polski rozwój produkcji zwierzęcej, szczególnie bydła, w dużej mierze uzależniony jest od tanich, wysokiej jakości własnych pasz gospodarskich. Najtańsze, a co więcej zawierające dużo białka i składników mineralnych, są użytki zielone. Dlatego powinny one stanowić bazę w produkcji pasz. Szacuje się, że pasze z użytków zielonych są dwukrotnie tańsze od tych zbożowych i stanowią pełnowartościowe pasze w żywieniu przeżuwaczy.